25 lat temu. Tygodnik był moim zdaniem takim efektem czy dzieckiem przyjaźni. Przyjaźni tych ludzi, którzy robili ten tygodnik. Nie tylko przyjaźni pomiędzy mną a Jurkiem, ale też wszystkich nas łączyły więzy przyjacielskie, choć nie wszyscy pracowaliśmy wtedy przy Biuletynie Podhalańskim. Początkowo gazeta była ideową kontynuacją Biuletynu Podhalańskiego drukowanego w czasie stanu wojennego. Organ prasowy lokalnej Solidarności połączył dwóch młodych ludzi, Wojtka Mroza i Jurka Jureckiego. Zgodnie z regułami konspiracji, drukarnie przenoszono w różne miejsca. Ostatnie z nich to gościnna chałupa na skraju ukrytej za Gubołówką wsi. Ciekawe, czy pani Marysia w domu, tak, nie? O, a nic się nie zmieniło. Pani Marysiu! Czy pani nas poznaje? Jejku, trochę lat upłynęło. Tak. Dzień dobry. Nic się pani nie zmieniła w ogóle od tamtych czasów. Pani jest coraz młodsza. Wiedziałam, że jak tata też partyzantów tutaj pomagał i widziałam przecież, jak mama nieraz gotowała, przecież pamiętam, jak ci ludzie jedli, to ja sobie myślałam, to jak ja mogę nie pomyśleć. Pomyślałam sobie tak, ja oddam ten dom w dobrym celu. A oni drukowali tutaj właśnie, w tym miejscu. A tu była ta drukarnia. Tu, a tu były te okna zatykane kocami, żeby nie widno było. Bo tutaj droga, żeby pindele nie widziały, nie? Że tutaj się świeci. Nie zabrakło momentu, który o mały włos nie doprowadził do dekonspiracji. Prymitywna drukarnia często się psuła. Wstawiliśmy takie gorsze przewody, takie, może to nie były nawet przewody, tylko kawałek drutu, żeby drukować dalej. No i to był błąd, bo ona nagle zaczęła się tam w środku palić. Ja się zdrzemnąłem. Tak. I śniło mi się, że jestem w domu i że jest bardzo fajnie. Wojtek leżał obok na tym, tam była taka wersalka, no nie? No, tak, oparł się i sobie, a ja walczyłem z tym ogniem. I ale ogień doszedł, nie wyszedł poza maszynę, na szczęście. Poza maszynę nie, ale dym rozprzestrzenił się wspaniale. Tak. Ale przewietrzyliśmy na oczywiście, szczęście. Oczywiście, tak. Także nie, wszystko skończyło się szczęśliwie. A nie, choćbyś było zapaliło się, to jest normalne. Nic cię nie bałam, mówię wam. Ja wam na jedno mówię. Boga prosiłam, żeby szlak trafił tym komunie. O, to dla mnie było nic innego. Teraz sobie to się wszystko skończyło. I wreszcie widzicie, dzięki Bogu. Wszystko tak, po co? Dzięki Bogu. Takim ludziom pani Marysiu jak pani. W nową rzeczywistość polityczną i ekonomiczną przyjaciele wkroczyli razem. Mówiłem Wojtkowi, że daj sobie spokój. Robimy te hamburgery, bo wtedy mieliśmy hamburgery na Krupówkach i latały te kotlety na zapleczu. To nie była też udana inicjatywa, ale to znaczy może była udana, tylko my jej nienawidziliśmy ze wszechmiar, bo to nie było fajne. Zwłaszcza, że trzeba było po te bułki jeździć do zębu o 4 rano, to straszne. No ale i właśnie, i to był taki okres, kiedy Wojtek stwierdził, że no, trzeba zrobić gazetę normalną. Ja mówiłem, że to nie jest dobry pomysł, no ale jego zdanie przeważyło i w sumie machnąłem ręką. No. Tak to się zaczęło. W tym czasie, czyli w grudniu 1989 roku, w Polsce jeszcze funkcjonowała cenzura, więc żeby rozpocząć wydawanie gazety, należało się zwrócić z prośbą, z takim wnioskiem o możliwość wydawania do Głównego Urzędu Kontroli Prasy na Mysiej w Warszawie. I ponieważ ja wystąpiłem prywatnie jako Wojciech Mróz, że chciałbym wydawać gazetę, 8 chyba stronicową, i dobrze pamiętam, w jakimś nakładzie 25 tysięcy, który okazał się niezwykle wysokim nakładem. I ku mojemu zdumieniu oni wyrazili zgodę, zresztą już powoli się pakowali, bo niedługo później miała cenzura zostać zlikwidowana. No i było pytanie, gdzie tą gazetę wydać. Maciek Krupa miał jakieś lekkie pojęcie o tym, jak się robi makietę, więc przyniósł sobie takie bristole duże, i tam sobie wyrysowywał, gdzie wklejał sobie, gdzie który artykuł. Dzisiaj dla ludzi, którzy dzisiaj wydają gazetę, to jest absolutnie egzotyczny świat. Wydawcą gazety została spółka składająca się z 28 osób. Pierwszy numer wydrukowano za pożyczone pieniądze. W skład Rady Programowej wchodzili legendarni opozycjoniści, profesor Zofia Kuratowska, późniejsza wicemarszałek Sejmu, Mirosław Chojecki, Zbigniew Romaszewski oraz księża Palotyni. No ja robiłem przeróżne rzeczy na początku. Znaczy, zbierałem reklamy, rozwoziłem gazetę. Praktycznie rzecz biorąc, wszystkie prace, które należało wykonywać,
to wykonywaliśmy wszyscy razem. To znaczy nie było podziału na dziennikarz i kolporter, kolporter i akwizytor. Robiliśmy wszystko. Wszystko robiliśmy wszyscy, tak? Łącznie z myciem okien, podłóg i tak dalej. Konkurencją dla nowego pisma był organ prasowy PZPR Dunajec. Jego dni były jednak policzone. Zostaliśmy właściwie na tym rynku sami, jak chodzi o pismo regionalne. To być może pomogło, ale myślę, że to nie jest jedyne wytłumaczenie tego fenomenu, jakim jest tygodnik. No i zaczęliśmy drukować pismo. No to była bardzo, to było bardzo takie skromnie ubrane dziecko. Miało 4 strony, to było drukowane na typografii, z kiepskim w związku z tym drukiem, z jeszcze gorszymi zdjęciami. Ale chyba potrzeba takiego pisma była tak ogromna, że w Zakopanem to pismo się rozchodziło błyskawicznie w całości. Myśmy w połowie sprzedawali to normalnie tymi kanałami, jak inne gazety, czyli kanałami ruchu, oni dystrybuowali, ale zbudowaliśmy alternatywny kolportaż, głównie oparty o dzieci i sklepy tutaj. To była absolutna nowość. Nigdy do tej pory nikt nie sprzedawał gazet w sklepach, dlatego że te gazety partyjne, no one miały swoje kioski ruchu, swoją dystrybucję i w ogóle nie było takiej potrzeby, nikomu się o tym nawet nie śniło. To było trochę wzorowane rzeczywiście na Zachodzie, ale przez to, że ta gazeta się pojawiła na takich stojaczkach odpowiednio zrobionych, Darek Galica, pamiętam, dowodził taką grupą krzykaczy na Krupówkach. Kto chce przejąć mleczarnię podhalańską? Czy obywatelowi Ormo można więcej? Szanowni Państwo, najnowszy numer tygodnika podhalańskiego, a w nim największe afery, serdecznie zapraszam. Najnowszy numer, nowa niezależna gazeta regionalna na Podhalu. Tak to było 25 lat temu. Turystów może było troszkę więcej, gości też. Można było wtedy ponad 600 egzemplarzy sprzedać w ciągu kilku godzin. Tygodnik miał wtedy ogromne oddziaływanie. Był to czas, kiedy nie było internetu, więc mieszkańcy bardzo chętnie Tygodnik Podhalański kupywali. I to co ważne, była to pierwsza gazeta naprawdę wolna, gdzie dziennikarze mogli pisać o tym, co dzieje się naprawdę w Zakopanem. Była to gazeta, która wtedy miała ogromne oddziaływanie, dziś zresztą też. I co niektórzy bali się tej gazety wtedy, i boją się oczywiście jeszcze dzisiaj. Po pierwszym numerze zdarzyło się tak, że przyjechała ekipa wiadomości, żeby pokazać tą gazetę. Od początku tego roku ukazuje się nowe pismo regionalne Niezależny Tygodnik Podhalański. Obejmuje zasięgiem Podhale, Spisz i Orawę. Do nabycia w kioskach za jedyne 350 zł. Tygodnik Podhalański, którego Państwo widzicie dwa pierwsze tutaj numery, jest ideową kontynuacją Biuletynu Podhalańskiego, pisma wychodzącego w drugim obiegu przez kilka lat w Zakopanem. Wydawało nam się rzeczą bezdyskusyjną, że w Zakopanem, podobnie jak w małych innych miejscowościach w Polsce, powinny być pisma lokalne. Powinny służyć porozumieniu pomiędzy ludźmi i przede wszystkim powinny służyć odtworzeniu zerwanych przez wiele lat komunistycznych rządów więzów między ludźmi. Pierwszy numer wydaliśmy na święta Bożego Narodzenia. Za kilka dni ukaże się numer trzeci. W nim, czy Armia Radziecka wyzwoliła Zakopane? Próbujemy powrócić do białych plam historii Zakopanego. Jak również tragedia w Dolinie Raczkowej. Kolejna tragedia, która zdarzyła się w górach. Do gazety pisywali ludzie, którym na sercu leżały problemy lokalne i przemiany, jakie zachodziły w całym kraju. Rzadko byli to zawodowi dziennikarze. Maciej Pinkwart, Lidia Długołęcka, Grzegorz Jędrzejowski, obecny wydawca Faktów, Marek Grocholski, wspomniany już Maciej Krupa, czy obecny szef działu Górskiego, Apoloniusz Rajwa. Mogę powiedzieć, że moja współpraca z Tygodnikiem Podhalańskim zaczęła się prawie że od samego początku, czyli od 25 lat. Bo mój pierwszy artykuł, który się ukazał, to był trzeci numer Tygodnika Podhalańskiego w styczniu 90 roku. A w następnym numerze daję moje pierwsze zdjęcie, które zamieścił Tygodnik. To był zwycięzca konkursu skoków Pucharu Świata w Zakopanem w 90 roku, Jens Weißflog. I wtedy oni skakali jeszcze równolegle, prowadząc narty. I tylko jedynie Boklew no, leciał już wtedy właśnie z nartami w kształcie litery V. Czyli właściwie to był, prawdę mówiąc, chyba ostatni taki konkurs z takim równoległym prowadzeniem nart. Krzysiu Kopka, który wtedy był członkiem redakcji
i zajmował się głównie sprawami wiejskimi i mleczarnią zakopiańską, która tam przeżywała różne perturbacje. Przejmował się ogromnie, nieustannie mówił o tym skupie mleka, o tym, że tych chłopów tam kantują. Żył całymi dniami problematyką mleczną, a to był teatrolog. Jak życie zakończyło etap Tygodnika Podhalańskiego, Krzysiu został kierownikiem literackim jednego z teatrów wrocławskich, później wydawał pismo znaczące, był krytykiem, aż w końcu napisał scenariusz filmu, bardzo fajnego zresztą, 80 milionów, o tym, jak Solidarności udało się, no można powiedzieć, ukraść własne pieniądze, czyli 80 milionów. Sposobem na ożywienie kontaktów gazety z czytelnikami było wprowadzanie rubryki z listami. Zanim jednak zdobyła popularność, użyto fortelu. Pisałem sam do siebie listy w imieniu czytelników i były to listy krytyczne generalnie rzecz biorąc, ponieważ no tylko ja tak naprawdę wiedziałem, że są słabe strony, więc krytykowałem sam siebie od trzeciego chyba numeru i odpowiadałem. I zbudowała się w pewnym momencie taka płaszczyzna porozumienia z czytelnikami, że najciekawszą stroną w tej gazecie to były listy od czytelników. Ta sielanka nie trwała jednak długo. Nieznajomość mechanizmów tworzącego się nowego rynku ekonomicznego, kierunek, w którym podążała gazeta, polityka ta z górnej półki dominowała nad wydarzeniami lokalnymi, sprawiły, że zaczęły się kłopoty. Okazało się, że jesteśmy na skraju bankructwa po paru latach. Mieliśmy jakiś niebotyczny dług po 4-5 latach. No i gazeta, która się ledwo sprzedawała, no bo okazało się, że nasi czytelnicy już nie chcą czytać o polityce, a zwłaszcza o tej warszawskiej polityce. Ale myśmy kładli wtedy nacisk, co by tu nie mówić, kładliśmy nacisk na takie poważne tematy. To był taki okres właśnie, kiedy troszkę się zmieniła załoga. Każdy tam sobie poszedł swoją drogę. Maciek pojechał do BBC akurat wtedy i tam dostał fajną fuchę i stypendium i pracował w polskiej sekcji BBC. Wojtka też ciągnęło od początku do telewizji i z telewizją się związał. No a myśmy próbowali jakoś ratować to wszystko, co było trudne do uratowania, bo ten dług w drukarni był jakiś niebotyczny. Racjonalne zachowanie to by było takie, że powinniśmy to zamknąć wtedy. Zresztą tak nam doradzano. Ludzie, którzy się pojawiali, robili nam jakiś audyt tam na początku 90. lat, to mówili, że raczej trzeba wiać, aniżeli rozwijać dalej tą gazetę. No ale tak jak mówię, no, tak jest z wariatami, tak? Że jak coś kochają, no to łatwo się tak nie poddają. No i rzeczywiście, no, zmieniliśmy zdecydowanie formułę. To znaczy, wyeliminowaliśmy kompletnie politykę z gazety. Mówię o tej wielkiej polityce warszawskiej, tak? Nie pisaliśmy o takich poważniejszych sprawach, tylko pisaliśmy wyłącznie o bardzo zwykłych, prozaicznych problemach tutejszych ludzi. No i ta zasada taka, że jak się dwóch górali spotyka, to trzeci to jest dziennikarz tygodnika, ona przyniosła skutek rzeczywiście i nagle okazało się, że ta gazeta zaczyna się sprzedawać coraz lepiej, coraz lepiej. Prowadziliśmy taką towarzyską stronę, gdzie ludzie sobie składali życzenia, gdzie swoje buzie mogli oglądać. No to był, prawda, szok. No jeszcze nie było wtedy Facebooka ani Twittera. Wywoływało też opór w redakcji, dlatego że nie wszyscy byli przekonani do tego, że chcą pracować w takiej gazecie. Pamiętam takie zdania, które wygłaszali niektórzy nasi koledzy, którzy mówili: Jurek, jak my możemy pracować w gazecie, gdzie jakieś takie życzenia się składa, prawda? My tu jesteśmy poważna gazeta, no bo celowaliśmy oczywiście w Tygodnik Powszechny i innego typu poważne tytuły, a tymczasem to nie, to był zły kierunek. No, gazeta lokalna musi być bardzo blisko ludzi. Tygodnik stał się łącznikiem między południem Polski a góralami mieszkającymi za Wielką Wodą. Już na początku lat 90. pojawiły się plany powstania redakcji w Chicago. Zorientowaliśmy się, że pojawiają się w redakcji w ogóle ludzie, którzy kupują na przykład dwa egzemplarze albo mówią o tym, że wysyłają gazetę do Ameryki, do swoich bliskich. Cały wyjazd do Ameryki to było to przedsięwzięcie niezwykłe, ponieważ wydawało się, że ta Ameryka jest dla nas nieosiągalna, no bo to była rzecz nieosiągalna. No, trzeba było przede wszystkim kupić bilet na samolot, tak? To już był potężny wydatek. No ale cóż, ale dzięki jakichś takich
Pamiętam, że się gdzieś tam zbieraliśmy te pieniądze na ten bilet wszyscy razem i udało się kupić jeden bilet dla mnie. Miłosz Sowa od 15 lat redaguje w Chicago amerykańskie strony gazety. Jak w lustrze odbija się w nich życie Polonii. Początki nie były łatwe. Internet nie działał tak jak teraz. Wysłanie zdjęcia trwało co najmniej 40 minut, pół godziny. No zupełnie to inaczej wyglądało jednak. Biorąc jeszcze pod uwagę te 7 godzin różnicy, prawdę mówiąc to zarywałem noce, żeby na rano określony dniu w Zakopanem w redakcji. W piątek rano 5000 egzemplarzy tygodnika podhalańskiego czeka w sklepach na stęsknionych wieści ze swoich rodzinnych miast i wsi emigrantów. Zajmuje szczególne miejsce wśród polskich gazet ukazujących się za oceanem. Była taka sprawa, że zadałem pytanie, no oczywiście trzeba się było przedstawić, jest tam Miłosz Sowa, tygodnik podhalański. I pani, ja wiem, że dziennika związkowego bodajże, albo z Polonii, taki magazyn Polonia, siedząca przede mną, tak się wróciła i tak. Tygodnik podhalański, co to za gazeta? I w tym momencie konsul powiedział jedną rzecz, którą zapamiętałem, którą powtarzam. Powiedział tak, wie pan, tygodnik to jest jedyna gazeta, na którą muszę uważać. Bo to, co ja powiem, przeczytają w Polsce. Od 10 lat redaktorem naczelnym jest Beata Zalot. Gazecie przebywało stron poświęconych publicystyce i kulturze. Pojawiały się felietony pisane przez rozpoznawalne w regionie osoby. Od początku istnienia Tygodnika Podhalańskiego zamysłem twórców było to, żeby to była gazeta, która patrzy na ręce władzy lokalnej, która patrzy na rzeczy jakieś patologiczne, na korupcję i to robimy nieprzerwanie od 25 lat. W gazecie pojawiają się więc artykuły demaskujące prywatę urzędników, włodarzy miast i wsi, naczelników urzędów, prezesów firm i polityków. Wiele z nich podchwytują media ogólnopolskie. Zdobywamy dowody na to, że restauratorzy i właściciele barów opłacają dyrektora Zbigniewa K. Okazuje się, że uzależniony od hazardu mężczyzna domaga się pieniędzy na 3 lata więzienia byłą naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem. To finał sprawy ujawnionej przez tygodnik Nietykalni. Taki tytuł nosi tekst, Euro i ogromny dom w Kościelisku. Budynek wyszedł mu znakomicie. Tak o inwestycji Franciszka Szkłody pisaliśmy w czerwcu 2020. Pod osłoną nocy otwierany jest specjalny kanał, którym spuszczane są do potoka nieoczyszczone ścieki. Zeszły rok był rekordowy. Jednocześnie jeździłam na 9, miałam 9 spraw w sądzie. Miałam w sensie jako redaktor naczelny, bo dotyczyły artykułów różnych autorów. No, były takie sprawy jak choćby pana senatora Tadeusza Skorupy, która się głośnym echem po całej Polsce odbiła i którą wygraliśmy. Nasz zawód się wpisuje jednak i w gazetę lokalną wpisują się również sprawy sądowe. Tak? Zresztą zawsze to się dzieje w tych miejscach, w których poważnie się traktuje gazetę. Bo oczywiście są gazety, których tych rozpraw nie mają. Mieć nie mogą, bo wydawca najczęściej jakiś obcokrajowiec, który tutaj inwestuje, zakłada gazetę, no to on mówi swoim dziennikarzom, mnie nie interesują sprawy sądowe, prawda? I przez to te gazety są takie puste, płytkie. Zdjęcie plus podpis, no taki gazet jest w kioskach bez liku, tak? Natomiast my jesteśmy gazetą taką typową, która lokalną, która patrzy władzy na ręce, a to jest najczęstsze źródło konfliktów. Zresztą w tym krajobrazie miasteczka małego jakiś spór, iskrzenie na linii władza-media, on jest potrzebny. W każdy czwartek gazeta pojawia się w sprzedaży. Dla dziennikarzy to moment, w którym zaczynają pracować nad kolejnym numerem. W siedzibie Tygodnika w Nowym Targu lub Zakopanem na kolegiach redakcyjnych trwa burza mózgów. Często podgrzewa ją niosący ocieplenie wiatr halny. Oczywiście, że się kłócimy. Najczęściej kłócę się ja z Jurkiem,
bo jakoś tak się, nie wiem, dziwnym trafem przyjęło, że mamy odmienne zdania. Kiedyś jeden z naszych praktykantów, tak przysłuchując się awanturom, do których już zespół stały jest przyzwyczajony, tak patrzył na nas i mówi, że to bardzo nieładnie, jak mama z tatą się kłócą przy dzieciach. I trochę mi to dało do myślenia. Jako wydawca staram się tutaj w ogóle nie ingerować w gazetę, bo to nie jest moja rola. Moje jest redaktor naczelny, ona odpowiada, jak wygląda gazeta. I chciałbym zwrócić uwagę, że zdarzają się takie sytuacje, w którym rzeczywiście domagam się jakiejś zmiany, tudzież domagam się, żeby jednak poszedł taki tekst, a nie taki, ale i tak to się kończy tym, że to Beata podejmuje w ostateczności decyzję, a nie ja. Ja tu jestem jednym z szarych członków redakcji i tylko tyle. Przedstawiam tylko swoją na ten temat opinię i absolutnie nie wykorzystuję do tego faktu, że jestem równocześnie wydawcą. Już pierwszy numer został ozdobiony rysunkami Zygmunta Pytlika. Romans z gazetą, tego klasyka czarnego humoru, trwa do dzisiaj. Ponieważ nikt jeszcze nie wiedział dokładnie, co się tam w tym pierwszym numerze zmieści, jak to będzie wyglądało, jak to się da wymakietować, w związku z czym zostałem oddelegowany do pani, która łamała pierwszy numer, do Krakowa i siedzieliśmy całą noc, przy czym nasza współpraca polegała na tym, że pani Skąpska, o ile dobrze pamiętam, makietowała to sobie i co pewien czas mówiła: panie Zygmuncie, potrzebuję tutaj ozdobnika takiego 3x7. No więc ja brałem karteczkę, mierzyłem te 3x7 i rysowałem ozdobnik. Dopiero później się narodziła sprawa tego, że dostałem to na drugiej stronie swoje okienko, które no, wykorzystuję bez litości, bo w każdym numerze jest. No z tym, że tutaj ustaliliśmy, że dobrze by było, jakby to był region. No i głównie są to mniej lub bardziej góralskie rysunki. Obrazki wzbogacone historyjką zdobią również dział górski. Z czasem w gazecie zaczęło pojawiać się coraz więcej zdjęć, coraz lepszej jakości. Tygodnikowi fotoreporterzy potrafią pojawić się natychmiast na miejscu niespodziewanych zdarzeń. Robiłem jakiś mecz, kropiło, delikatnie kropiło, kiedy dostałem telefon od znajomych z Witowa, że Adrian, słuchaj, u nas jest jakaś totalna powódź. Ja mówię, jaka powódź jest u was, jak tutaj jest ledwo mrzawka w Zakopanem. Przyjedź, zobaczysz. I rzeczywiście, kiedy zajechałem tam do Witowa, wtedy w zasadzie tylko jedna jednostka tam, bo tylko Witów wtedy działał, jakoś nikt nie przewidział tego, bo przecież obok wystarczyło do Dzianisza pojechać i świeciło słońce, a nad Witowem przeszła potężna nawałnica, kiedy woda sięgała no, ponad pół metra i byłem akurat w momencie, kiedy ludzie dopiero zaczęli się orientować, że za ich oknami płynie rzeka. To na mnie, ten temat na mnie zrobił największe wrażenie, kiedy widziałem, jak ci ludzie wyprowadzali samochody, ratowali zwierzęta. Zdjęcia Bartka Jureckiego zdobywają nagrody na prestiżowych konkursach Grand Press Photo czy National Geographic. Jak miałem 15 lat, to opublikowałem pierwsze zdjęcie swoje tam, dzięki tacie, udało się. No i jakby tak zaczęła się ta moja przygoda z fotografią. Mieszkanie w miejscu, gdzie się dużo dzieje, tak wbrew pozorom, i w miejscu, gdzie nie ma dużo fotografów, jest dla fotografa, który umie sobie gdzieś tam coś wypracować swojego, dobrym rozwiązaniem bardzo. Mam takie swoje ulubione zdjęcia, które robiłem bezpośrednio dla Tygodnika. I że zostałem wysłany właśnie na temat, żeby sfotografować. No to wiadomo, Sylwester, który jakby pozwolił mi wygrać tam kilka nagród, zrobiłem w momencie, kiedy tak naprawdę pierwszy raz wyszedłem z tym aparatem na Krupówki i uczyłem się tej sytuacji, która tam się dzieje. Często mi się zdarza, że nieraz dostaję po głowie i Adrian, który też jest doświadczonym fotografem, na jakichś pożarach, wypadkach lub jakichś innych wydarzeniach na Podhalu. A tak naprawdę my pracujemy tak samo jak policjanci, jak ludzie, którzy tam obsługują, bo po prostu w taki mamy zawód i to trzeba zaakceptować. Ale ja bardzo lubię górali, bo mają fajne charaktery, nigdy nie można się z nimi nucić. Zresztą dziadek był góralem, i także powinniśmy się wszyscy szanować. Pamiętam początek 90 roku, jak się okazało, że w mieście nie ma kogoś, kto
wykona decyzję Rady i zwali pomnik żołnierzy radzieckich na Placu Zwycięstwa, wówczas tak się nazywał. No to jak nie ma kto, to my zwalimy. No i zwaliliśmy. I mamy chyba jedynie zdjęcie, jak wali się pomnik. A nie, przepraszam, ma jeszcze pracownik agencji TASS, który przyjechał z Moskwy specjalnie, jak się dowiedział, że w Zakopanem będą niszczyć pomnik radzieckich soldatów. Fotografował i mało tego, nawet był u nas w redakcji przekonywać nas, jaką robimy straszną rzecz, że walimy pomnik radzieckich żołnierzy. Nie dał się przekonać, że tutaj nigdy radzieckich żołnierzy nie było. Gazeta zaangażowana jest w szkolenie dziennikarzy z krajów, w których dopiero rodzi się wolna prasa. Jurek Jurecki wraz z dziennikarzami Stowarzyszenia Gazet Lokalnych pojawia się wszędzie tam, gdzie padają ustroje totalitarne. Pracy w redakcjach w Nowym Targu i Zakopanem przyglądają się dziennikarze z Ukrainy, Tunezji, Białorusi i Birmy. Kiedy czuję moc gazety? No wtedy, jak na przykład wiem o Maćku, który ma operację i potrzeba kupę kasy, dajemy apel i to, co się dzieje z ludźmi, przerasta w ogóle nasze oczekiwania. Przychodzi więcej pieniędzy niż jest potrzebne. No wtedy człowiek chce dalej wykonywać swój zawód, bo widzi ile może, ale tak naprawdę to nie jest nasza siła, tylko tą siłą są nasi czytelnicy i ludzie, którzy reagują na to. Do niestandardowych działań trzeba się uciec, aby zdemaskować tych, którzy kradną gminne pieniądze. W przebraniu Czubaki, bohatera z Gwiezdnych Wojen, rejestrował, jak dyrektor ośrodka kultury zbiera wprost do swojej prywatnej kieszeni opłatę za możliwość handlowania na lokalnym festynie. Brali mnie w tą skórę. O mój Boże, to nie było łatwe, bo tam się niełatwo oddycha, a zwłaszcza, że rzeczywiście czuć w środku, że nie byłem pierwszym czubaką wewnątrz, także bo to jest gumowe, no ale no, jakoś trzeba to wytrzymać było. Zaopatrzyłem się w kamerkę GoPro jeszcze, gdzie się tam powiesiłem na sobie, także mieliśmy możliwość obserwowania, co się dzieje na hołdymasie. Podchodziłem bardzo blisko do ludzi, nawet takich, których znałem. Sam się śmiałem w duchu do siebie, że patrzysz się na mnie, a nie wiesz, na kogo patrzysz. I nagle patrzę się, jest mój bohater w stroju pięknie wyzdajany, w stroju góralskim, siadł przy nim i tam kasował kaskę, a ja to wszystko dokładnie widziałem. W 2011 roku na Białorusi, tuż przed wyborami, reżim Łukaszenki rękami KGB aresztował nie tylko kontrkandydatów prezydenta, ale również dziennikarzy. W więzieniu znalazł się korespondent Gazety Wyborczej Andrzej Poczobut. Chcemy dać wyraz swojej solidarności też z nim i wesprzeć go przede wszystkim w tym, żeby nie czuł się sam, żeby poczuł, że ktoś o nim myśli, pamięta, i stąd ta akcja pisania pocztówek. Z tą akcją zwracamy się nie tylko do dziennikarzy, ale do wszystkich naszych czytelników, do czytelników w ogóle gazet w Polsce, z prośbą o to, żeby jednak pisać jak najwięcej kartek, żeby jednak człowiek wiedział, że o nim myślimy, wspieramy, pamiętamy. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach gazeta bez strony internetowej tak naprawdę nie ma prawa bytu. Jest to praca prawie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bo tutaj nie ma dnia wolnego, możemy sobie coś zaplanować, no ale gdy dzieje się coś w sobotę, w niedzielę, to natychmiast musimy o tym informować. Gdy dzieje się coś w święta, również, no niedawno, znaczy rok temu mieliśmy taką sytuację, także w Wigilię i w pierwszy dzień świąt był wielki wiatr halny, którego dają takiej sile, który nie miał przez wiele, wiele lat. Wydanie internetowe służy do pokazywania takich, przedstawiania takich informacji bieżących, szybkich, które muszą dotrzeć do czytelnika na przykład w piątek, a tak to czytelnik musiałby czekać do czwartku, żeby to przeczytać w tygodniku. No i pewnie ta informacja też stałaby się nieaktualna. Też wydanie internetowe zapowiada to, co będzie w gazecie. Pojawiło się już około 30 tysięcy newsów. Więc to są ogromne ilości. Mamy setki tysięcy, nawet nie wiem, czy koło miliona komentarzy. Nasza strona jest odwiedzana przez ponad milion użytkowników w miesiącu, więc to są ogromne ilości. Mamy czytelników w bardzo różnych miejscach na świecie. Od 4 lat mamy też na naszej stronie internetowej telewizję internetową Tygodnika Podhalańskiego. Co tydzień w piątek o godzinie 18 można zobaczyć, co w ostatnim tygodniu działo się na Podhalu. Najważniejsze wydarzenia, jest to takie dopełnienie naszej strony.
po raz pierwszy Tygodnik Podhalański został nagrodzony przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej za najlepsze polskie pismo lokalne w 1996 roku. Od wielu lat dziennikarze i fotoreporterzy są laureatami w ogólnopolskim konkursie Local Press. W 2012 roku Jurek Jurecki został dziennikarzem roku w prestiżowym konkursie Grand Press. Dla nas oczywiście największą radością jest tytuł Gazety Roku, którą już mieliśmy kilkakrotnie. Teraz być może nawet z naszego powodu regulamin się zmienił i nie można chyba częściej niż 3 lata tej nagrody dostawać. W konkursie Grand Front okładki gazety często zajmowały pierwsze miejsca. To jest taka gazeta, jakby wam powiedziała, śledczo, sprawiedliwie oceniająco. I to jest strasznie dobre i ma ogromny szacunek u ludzi. No i zaczyna się czwartek, to się czeka przede wszystkim na Tygodnik Podhalański. Oczywiście za Gocitom i od początku do końca. Dawniej czytywałem częściej formę papierową, teraz regularnie zaglądam do wersji elektronicznej na portal Tygodnika Podhalańskiego. Od czasu do czasu przeglądam wersję papierową, ale zdecydowanie rzadziej. No jest to bardzo cenne źródło informacji o tym, co się dzieje lokalnie. Zawsze jak przyjeżdżam do Zakopanego, Tygodnik Podhalański leży przygotowany w moim mieszkanku na Krupówkach. Zawsze patrząc na Giewont, zaglądam do tygodnika, przeglądam go, czytam najciekawsze artykuły. Tygodnik Podhalański, tak jak i wiele innych czasopism czy gazet, jest skutkiem przecież bibuł Solidarności, wywodzi się z nich. Za tym stali konkretni ludzie, w efekcie konkretny człowiek, odpowiedzialność tych ludzi, wiele perypetii, które po drodze miały miejsce. To jest fragment losu i naszego, i losu Polski. To wszystko jest robione jak profesjonalna, ogólnopolska, a nawet bym powiedział europejska gazeta. I nie wiem, co redaktor naczelny Jurecki ma za patenty. Powinien zdecydowanie wygłaszać jakieś odczyty, robić warsztaty albo napisać książkę, jak robić dobrą gazetę lokalną. Pracuję w Warszawie i obracam się w środowisku dziennikarzy, które jest do takich ogólnopolskich, tak? I jest to środowisko mocno rywalizujące, jak wiemy. I Tygodnik Podhalański budzi szacun. Ten deszcz nagród, który sypie się na Tygodnik, myślę, że jest bardzo zasłużony i ludzie w środowisku wiedzą, że on jest zasłużony, dlatego że nie ma takiej drugiej gazety w Polsce, która byłaby zarazem lokalna, a jednocześnie tak prestiżowa, zadziorna, blisko ludzi i tak dobrze robiona.